Szczęść Boże, Justyna Zembrzuska. Zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. Na konsultacjach w Hadze poprzedzających szczyt NATO w Wilnie Polska i Litwa podnosiły, że możliwa obecność grupy Wagnera na Białorusi wpływa na bezpieczeństwo w regionie. Prezydent Andrzej Duda wskazywał na potrzebę twardej odpowiedzi sojuszu. Jewgenija Prigożyna nie widziano od soboty. Po tym jak przerwał marsz na Moskwę, miał udać się na Białoruś. Reżim w Mińsku potwierdził, że właściciel grupy Wagnera dotarł do kraju. Pojawiły się doniesienia, że Prigożyn zatrzymał się w jednym z hoteli, który nie ma okien, by uniknąć zamachu. Nie ma na razie doniesień, by towarzyszyli mu najemnicy. Białoruś może być jednak gotowa, by udostępnić im jedną z opuszczonych baz wojskowych. Obecność grupy Wagnera na Białorusi zmieni obraz bezpieczeństwa w regionie, podnosi prezydent Litwy. Jeśli grupa Wagnera rozmieści swoich seryjnych morderców na Białorusi i wszystkie sąsiednie kraje staną w obliczu jeszcze większego niebezpieczeństwa destabilizacji. Przeniesienie Prigożyna na Białoruś, za którym prawdopodobnie podążą najemnicy, było dyskutowane w trakcie konsultacji w Hadze, w których obok prezydenta Litwy udział wzięli także prezydent Rumunii oraz premierzy Holandii, Norwegii, Belgii i Albanii. Polskę reprezentował prezydent Andrzej Duda, który uznał obecność grupy Wagnera na Białorusi za niepokojący problem. Musimy podjąć pewne decyzje, bardzo silne decyzje. Wymaga to według mnie bardzo twardej odpowiedzi. Polski prezydent zajął stanowisko, że temat powinien być podjęty na nadchodzącym szczycie NATO w Wilnie. A w mojej opinii wymaga to pewnych decyzji. Trudno powiedzieć, czy zapadną one podczas nadchodzącego szczytu w Wilnie, bo to dosyć trudny proces, ale liczę, że omówimy tę kwestię. Według sekretarza generalnego NATO obecność grupy Wagnera na Białorusi pokazuje, że słusznie sojusz zwiększył swoją obecność we wschodniej flance NATO po tym jak Rosja nielegalnie zaanektowała Krym. Jens Stoltenberg przekazał, że sojusz jest gotowy bronić swojego terytorium. Robi to, jak mówił, by zapobiegać konfliktom, a nie prowokować, o czym poinformowane są Moskwa i Mińsk. Monitorujemy sytuację i jesteśmy więcej niż gotowi, by bronić wszystkich naszych sojuszników. Szczególnie tych, którzy są państwami graniczącymi z Białorusią. W trakcie konsultacji w Hadze prezydent Andrzej Duda podkreślał, że Polska podjęła konkretne kroki na rzecz własnego bezpieczeństwa. Wyliczał inwestycje w infrastrukturę, technologie i możliwości obronne. Polska podniesie na najbliższym szczycie Rady Europejskiej temat nowego mechanizmu relokacji, zapowiedział minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk. Szczyt z udziałem przywódców państw unijnych odbędzie się w tym tygodniu, w czwartek i w piątek. Polska po tym, jak została przegłosowana w sprawie pakietu migracyjnego, nie składa broni. Chce, by dyskusja wróciła i postuluje coś, co określa jako elastyczną solidarność. Obecna propozycja, czyli nowy mechanizm relokacji, takiej elastyczności nie przewiduje, mówi minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk, który przebywał wczoraj w Luksemburgu. Wybór relokacja albo płać to wybór fikcyjny. Polska podnosi, że 20 tysięcy euro to w praktyce kara za niezrealizowanie relokacji. Przypomina, że do Polski po rosyjskiej agresji na Ukrainę na stałe przeniosło się od 1,5 do 2 milionów uchodźców. Koszty, jakie ponieśliśmy w związku z tym, są szacowane na ponad 10 miliardów euro, a ze środków europejskich otrzymaliśmy około 200 milionów. Według polskiego ministra nie jest to temat chętnie podejmowany przez instytucje unijne. Uważamy, że nie wolno odchodzić od kompromisu, jaki został zawarty w czerwcu 2018 roku, mówiącego o dobrowolnych mechanizmach relokacji. Te mechanizmy nie mogą być obowiązkowe. Na to Polska się nie zgadza, aby narzucać nam politykę obowiązkowych mechanizmów relokacji. Uważamy, że jest to błędny mechanizm, który okazał się kompromitacją w przeszłości. W 2015 roku wprowadzony nie zafunkcjonował, nie rozwiązał żadnego problemu, a zburzył zaufanie między państwami członkowskimi. Dlatego będziemy opowiadać się za utrzymaniem kompromisu z 2018 roku. Polska tłumaczyła wcześniej, że sprawy nie rozwiązuje wniosek o możliwość zwolnienia z mechanizmu. Decyzja będzie zależała od Brukseli, a doświadczenia Warszawy związane z KPO osłabiają zaufanie do unijnych instytucji.
Jesteśmy jedyną siłą, która może zastąpić PiS w Polsce, mówi szef Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber. Niemiecki polityk znany z prowadzenia antypolskiej polityki w Brukseli kolejny raz angażuje się w wewnętrzne sprawy Polski. I to na niecałe 4 miesiące przed wyborami. W wywiadzie dla niemieckiej prasy szef Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber wyraził pogląd na temat roli swojej partii w jesiennych wyborach parlamentarnych w Polsce. Jesteśmy jedyną siłą, która może zastąpić PiS w Polsce i poprowadzić kraj z powrotem do Europy. Niemiecki polityk stawia Prawo i Sprawiedliwość w jednym rzędzie z niemieckimi skrajnie prawicowymi politykami, którzy podziwiają dokonania Hitlera i Marine Le Pen, która uważa, że Ukraina to strefa wpływów Rosji. Opowiadamy się za kursem, który wyklucza radykałów. AfD, Le Pen to nasi polityczni wrogowie. Sformułowałem 3 warunki jakiejkolwiek współpracy. Za Europą, za Ukrainą, za praworządnością. W ten sposób budujemy zaporę ogniową przeciwko PiS. Wypowiedź Manfreda Webera jest skandaliczna, podkreśla politolog profesor Zdzisław Winnicki. Świadczy o jawnej, bezczelnej i nielegalnej ingerencji wewnętrzne sprawy demokratycznego i wolnego państwa. Manfred Weber został szefem Europejskiej Partii Ludowej w 2022 roku. Zastąpił na tym stanowisku Donalda Tuska. Szef Platformy mówił wówczas o Weberze w samych superlatywach. Manfred Weber ze swoją cichą odwagą, tak typową dla niego, zawsze jest po właściwej stronie. Zawsze mogłem też na niego liczyć, jeśli chodzi o kwestie praworządności. Politycy suwerennej Polski apelują w sprawie słów Webera do Platformy Obywatelskiej. Żeby Donald Tusk, ten człowiek, który właśnie ma być tym wykonawcą niemieckiej idei politycznej w Polsce, żeby ten człowiek zażądał przeprosin od swojego kolegi Manfreda Webera. Manfred Weber na co dzień wypełnia mandat posła do Parlamentu Europejskiego. Europejska Partia Ludowa, której przewodniczy, odpowiada za antypolską politykę w Brukseli, za rezolucję przeciwko Polsce i debaty na temat rzekomego łamania praworządności przez Warszawę. Niemiecki polityk w 2021 roku przyznał, co jest prawdziwym celem ataków jego frakcji. Nie chodzi o Polskę, chodzi o polską politykę, o polski rząd. Od tamtego czasu polityka Manfreda Webera nie uległa zmianie. Tu wypowiedź z maja 2022 roku dla Gazety Wyborczej. Mam nadzieję, że obecny polski rząd pojmie w końcu, że naruszenie zasad praworządności oraz podważanie wymiaru sprawiedliwości jest dokładnym przeciwieństwem tego, o co obecnie walczą Ukraińcy. Miłosz Motyka, rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego, które wchodzi w skład Europejskiej Partii Ludowej, odcina się od wypowiedzi Webera. Było chyba to niepotrzebne stwierdzenie, niefrasobliwe, sugerujące coś zupełnie innego i dające niestety paliwo naszym oponentom politycznym. Paliwo polityczne to jedno, ale pozostaje kwestia jawnego opowiadania się przez niemieckiego ważnego polityka, który jest szefem największej frakcji w Parlamencie Europejskim, po jednej ze stron polskiej sceny politycznej i to na niecałe 4 miesiące przed wyborami, dodaje politolog dr Aleksander Kozicki. Jest to jasny przekaz w stronę Polaków, w stronę osób, które będą dokonywały wyborów politycznych, jakie postawy są oczekiwane, a jakie postawy będą piętnowane. Donald Tusk nie zajął dotąd stanowiska w sprawie wypowiedzi Manfreda Webera. W najbliższy piątek otwarty zostanie tunel pod Świną. Inwestycja usprawni połączenie między wyspami Wolin i Uznam. Tunel pod Świną to najdłuższa przeprawa podwodna w Polsce o długości prawie 1,5 kilometra. Do tej pory wyspy Wolin i Uznam łączyła jedynie przeprawa promowa. Czas oczekiwania na prom, zwłaszcza w sezonie letnim, znacznie się wydłużał i wiązał się z długimi kolejkami. Po otwarciu tunelu czas przejazdu skróci się do 2 minut. Uroczyste otwarcie inwestycji odbędzie się w piątkowe południe. Później tunel zostanie udostępniony do zwiedzania. Zaplanowano m.in. bieg oraz przejazd rowerzystów. Dla ruchu samochodowego tunel zostanie udostępniony wieczorem, a autobusy pojadą nim od soboty. Umowę na wykonanie tunelu pod Świną podpisano 17 września 2018 roku. Koszt budowy to ponad 912 milionów złotych, z czego przeszło 775 milionów złotych to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Pozostałą część Świnoujście dołożyło z własnego budżetu. Na zamku w Goraju w Puszczy Noteckiej odbyło się Forum Ekologii Leśnej. Była to okazja do rozmów o dokonaniach profesora Jana Szyszko, niezwykle zasłużonego dla polskich lasów.
Zrównoważony rozwój według profesora Jana Szyszko w ekosystemie leśnym i rolnym to temat wczorajszego Forum Ekologii Leśnej. W wydarzeniu brały udział osoby, którym bliskie są myśli świętej pamięci profesora Jana Szyszko. O tym, jak trudna była droga do zachowania racjonalności w zarządzaniu procesami ekologicznymi, mówiła Krystyna Szyszko. Podkreślała w swoim wystąpieniu, że zmiany klimatyczne, a także utrudniony dostęp do wody pitnej są spowodowane wylesieniem. Wskazywała też, że nie da się realizować zrównoważonego rozwoju bez odpowiednich założeń. Po pierwsze, że to człowiek jest podmiotem zrównoważonego rozwoju, a więc ma prawo do godnego życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Drugim założeniem koncepcji zrównoważonego rozwoju jest to, że żadna z form działalności gospodarczej człowieka nie musi pogarszać stanu zasobów przyrodniczych. Dziś powszechne jest myślenie, że to człowiek szkodzi przyrodzie, co stoi w sprzeczności z głównym przesłaniem profesora Jana Szyszko: czyńcie sobie ziemię poddaną. W praktyce człowiek realizuje tę biblijną wskazówkę poprzez zrównoważoną gospodarkę leśną, co podkreślała dr Katarzyna Szyszko, córka zmarłego profesora. Odpowiednie użytkowanie środowiska sprawi, że będziemy mogli korzystać z zasobów przyrodniczych, nie tracąc żadnego z nas, żadnego z gatunków, a leśnictwo jest tego najlepszym przykładem. Jak wyjaśnił profesor Roman Niżnikowski, nie da się zrozumieć działalności profesora Jana Szyszko, jeśli nie wróci się do słów: czyńcie sobie ziemię poddaną. Wieloletni minister środowiska poszukiwał prawdy, płacił wysoką cenę za obronę Puszczy Białowieskiej, uczynił sztuczne miejsce swoich badań, gdzie analizował, ile dwutlenku węgla są w stanie pochłaniać lasy w Polsce. Profesora już nie ma wśród nas, a działalność naukowa i dydaktyczna nadal jest prowadzona na stacji i nikt jej specjalnie tutaj nie może w jakiś sposób ograniczać czy nadzorować. Drugie Forum Ekologii Leśnej odbędzie się jesienią w Mostkach koło Świebodzina. Na teraz to wszystko. Z Panem Bogiem.